Każda i każdy z was urodził się w swoim kraju. W swoim kraju uczył się ojczystego języka. Rozmawiał czy rozmawiała w tym języku z osobami sobie najbliższymi. Osobami, które państwa, które was kochały, które chciały was mieć przy sobie, które chciały was wychowywać w waszych ojczyznach. Każda i każdy z was, nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy, uczył się swojej kultury, swojej tradycji, poezji narodowej, tradycyjnych pieśni patriotycznych, a potem wielu innych rzeczy, które was ukształtowały. Takimi jak wszyscy wokół was bawiliście się w swoich krajach w ten sam sposób, tak jak wasi rówieśnicy. Śmialiście się z tych samych dowcipów. Mieliście takie same skojarzenia, podobne doświadczenia. I to wszystko pewnego dnia uległo zmianie. Państwo zdali sobie sprawę, że przyjdzie wam żyć najczęściej z wyboru w innym kraju, w naszym kraju. Ileż to razy zastanawialiście się państwo, kim jesteśmy, kim będziemy, co zostanie w nas ze starego kraju, a co będziemy dzielić z tymi, do których przyjechaliśmy. W jakim języku będziemy rozmawiać ze swoimi dziećmi? W jakim języku później będziemy rozmawiać ze swoimi wnukami? Jakie będą spotkania państwa rodziców z waszymi dziećmi? Serdeczności i czułości będzie dużo, ale jak to wyrazić, kiedy dziecko przyjdzie i powie: tato, mamo, co babcia mówi, tak? Co babcia chce powiedzieć? A zatem państwo do końca życia będziecie próbować sobie odpowiedzieć na te pytania. Wybrałem czy wybrałem Polskę, ten kraj tutaj. Tak się potoczyły moje losy, ale kim do końca jestem? Do końca życia najprawdopodobniej, chociaż ze Słowianami to jest inaczej, po dłuższej rozmowie ktoś się z państwa spyta, a skąd jesteście? A no tak, no rzeczywiście, prawda? I czasem będzie was to irytować, bo ktoś będzie mówił: a to powiedz mi o Ukrainie, powiedz mi o Białorusi, powiedz mi o Armenii. A państwo będziecie odbierać to w ten sposób: no dobrze, ale to... ja mogę mówić o Armenii czy Ukrainie dużo, ale no ja jestem ja. Ja przedstawiam sobą samym taką wartość. Dlaczego chcecie tylko mówić o kraju mojego pochodzenia? Skąd ja to wiem? Bo długo sam mieszkałem za granicą. Nawet bardzo długo. I wiem, jak człowiek się czuje w takich sytuacjach. Powiem państwu, że trzeba na to spojrzeć z innej strony. To jest wasz atut. Macie niejako podwójną osobowość, podwójne życie. Jesteście przez to ludźmi podwójnie ciekawymi, bo wzbudzacie zainteresowanie, ciekawość
waszych rodaków, z kraju waszych pochodzenia, z kraju waszego pochodzenia i także nas, Polaków, stąd. A że będziecie inni dla jednych i drugich, to już tak będzie. Do końca życia. I w tym nie ma nic złego. To jest, powtórzę, to ten szczególny atut. W XIX wieku mój pradziadek przyjechał tu z innego kraju. Babcia mówiła, że do końca życia mówił tak sobie po polsku. Wszyscy go rozumieli, ale nikogo nie oszukał, że tu się urodził. Nawet nie próbował. To już zrobiły jego dzieci. Mój dziadek i jego rodzeństwo. Ale to, co najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że był akceptowany tutaj. Bo chciał dzielić z nami naszą kulturę. I to przykra rzecz, ale to okazało się w największym stopniu dopiero na jego pogrzebie. Jak przyszli ludzie różnych wyznań i mówiący różnymi językami. Bo on właśnie ze względu na swoją osobowość, swoją historię umiał ich połączyć wysiłkiem swojego życia tu na polskiej ziemi. Proszę Państwa, to dzisiejszy dzień, to bardzo ważny dzień w waszym życiu. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że to też ważny dzień dla naszego państwa, dla Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszy się nie mniej niż państwo, bo ma nowych obywateli, którzy tymi obywatelami zostają z własnej woli, z własnego wyboru. Przez nikogo bynajmniej nie zmuszani, bo wiedzą, że tu mogą realizować swoje plany życiowe. Tu mogą wychowywać swoje dzieci. Tu mogą pracować dla dobra swoich rodzin. I powtarzam, tak po prostu wybrali. A dlaczego to radosny dzień dla Rzeczypospolitej Polskiej? Bo my taką mamy tradycję. Ponad 800 lat temu przyjechali do nas pierwsi emigranci, Żydzi z całej Europy, bo uznali, że tu, wśród nas, chcą żyć, pracować i cieszyć się życiem wśród nas, razem ze swoimi rodzicami, że tu im będzie lepiej niż gdzie indziej w Europie. Przyjechało też sporo Niemców, bardzo dużo, naszych sąsiadów. A potem zaczęli przyjeżdżać Szkoci, Holendrzy. Z drugiej strony nigdy nie brakowało Ormian. Przyjeżdżali Tatarzy z pogranicza i Węgrzy, trafiali się Włosi, a potem już w XX wieku mieliśmy dużo imigrantów z Grecji. I dla nas to zupełnie naturalne. Aż strach pomyśleć, co by było z naszą kulturą, z naszym rozwojem cywilizacyjnym, z naszą nauką, gdyby ci cudzoziemcy do nas nie przyjechali i nie chcieli zostać wśród nas i z nami tu żyć i pracować. Także sądzę, że Państwo już wiedzą, dlaczego to dobry dzień dzisiaj dla Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, ładnie śpiewaliście nasz hymn narodowy. Może ktoś z was miał okazję zajrzeć do naszej konstytucji. Konstytucja na początku, w tak zwanej preambule, używa takiego określenia. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. To ja dzisiaj mówię do państwa jako przedstawiciel rządu polskiego w tym województwie. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Dzisiaj jesteśmy razem
stanowimy jedność i cieszymy się z tego. Dziękuję bardzo.